Cześć, dzisiaj Wam chcę opowiedzieć o produkcji w domowych warunkach ciasta fondanta, czyli takiego candy dla pszczół, z dodatkiem olejków lemongrass, czy trawy cytrynowej i drzewa herbacianego, które świetnie wpływa na zahamowanie rozwoju nozemy, czy to serrany, czy apis. I te ciasto podaje się w tym momencie, właśnie w okresie jesiennym, po zakarmieniu, korzystając jeszcze z ciepłych dni, które będą na pewno w tym roku jeszcze w Polsce. I pozwoli to Wam na przezimowanie rodziny w lepszym stanie, bez niepotrzebnych patogenów, czyli nozemy i innych chorób, ponieważ te olejki działają bakteriobójczo, bakteriostatycznie. Tego nie powinno się podawać w okresie rozwoju, ze względu na to, że powodują zmniejszenie ilości, czyli jaławianie, ula może za dużo powiedziane, ale zmniejszenie ilości bakterii, które są bardzo potrzebne do produkcji pierzgi. Słuchajcie, co będziemy potrzebować? Termometr to ze skalą co najmniej do 100-150 stopni, to jest bardzo ważne. I taki termometr, nawet kupicie jak dobry, ten jest dobrej firmy, ale kupicie jakikolwiek, trzeba wykalibrować. Kalibrujemy po prostu zagotowując wodę w czajniku. Wiemy, że woda gotująca się w stanie wrzenia ma 100 stopni. Po wyłączeniu wkładamy taki termometr i sprawdzamy, jaka temperatura tam dojdzie. Możemy to jeszcze raz troszeczkę podgotować, jeżeli on powoli dochodzi do 100 stopni, a dochodzi powolutku. To trochę głębiej go włożę, może zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy coś zmieni. Tutaj mówię, musimy uzyskać te 100 stopni. Ta temperatura spada troszeczkę. Myślę, że za mało wody. No ale generalnie chodzi o to, byście uzyskali 100 stopni na termometrze i dzięki temu będziecie wiedzieli, w którym momencie te 100 stopni zagotowane jest. Tutaj woda się gotuje, termometr idzie cały czas do góry. Włączę i tutaj uzyskuję w granicach 90, czyli do czego zmierzam? To jest potrzebne, aby... Czyli wiem, że ten termometr nie pokazuje dokładnie, w którym momencie jest 100 stopni, jest troszeczkę poniżej 90. Przy produkcji fondantu bardzo istotne jest, aby nie uzyskać temperatury powyżej 120 stopni, temperatury mieszanki wody z cukrem. Powyżej tej temperatury pierwsze pojawi się karmel, a po drugie pojawi się duża ilość HMF, które jest trujące dla pszczół, i wszyscy producenci fondantów starałem się trzymać tą ilość HMF na niskim poziomie, właśnie ze względu na to, że to jest trujące. My w domowych warunkach, żebyśmy tego nie zepsuli, nie otruli pszczół, po prostu pilnujemy, że ten termometr miał troszkę niższą temperaturę. Słuchajcie, i prosta rzecz. Gotująca się woda, tu jest 550 ml wody. Ja ten przepis jeszcze podam w opisie. 3 kg cukru. To sobie ładnie mieszamy, żeby ten cukier nie przywierał nam. Też staramy się, bardzo ważne jest, z tych ścianek zdejmować, żeby to nie zostało, żeby się nie karmelizował na ściankach. Czyli po prostu ściągacie. Uzyskujemy taką masę, tak? I tą masę musimy doprowadzić do temperatury 120 stopni. Dlatego ważny jest termometr. Ten termometr 100 stopni pokazuje na poziomie 95. Czyli ja będę trzymał temperaturę 115 stopni, aby nie przekroczyć właśnie 120. Cały proces podgrzania tej mieszanki, rozpuszczenia cukru, będzie trwał około 10 minut. Tu termometr wkładam, niech on sobie tutaj już mierzy nam tą temperaturę. Gaz daje wyżej. Pamiętajcie, że od czasu do czasu trzeba to mieszać. Ważne jest, żeby na tych ściankach nie zostawał ten cukier, szczególnie tam wyżej. Bo będzie się to nagrzewało i może powstać karmel, który jest bardzo, bardzo trujący dla pszczół. Także wszystko mówię powolutku, z głową. Na pewno da się to zrobić. To miało sens. Teraz jeszcze ten termometr może inaczej wstawię jakoś tak. Właśnie do badania punktowego. I to zostawiamy na około 10 minut na gazie, na wysokim... mniej więcej na takim poziomie, czasami na kuchenkach. Chodzi o to, żeby zagotować do momentu, kiedy ten cukier zacznie nam się gotować, pojawią się bąbelki. Także wracamy za 10 minut, ja wszystko to będę nagrywał od czasu do czasu, tak co minutę, co dwie, warto to zamieszać. To się nie przypali, nie martwcie się, jest duża ilość cukru, nie przekraczamy temperatury. Jeżeli ilość wody do ilości cukru, czyli tam 1 do ilość wody, w sensie 1
jedna część wody, 4-5 ilości cukru. Jeżeli to uzyskacie, no nie ma szans, żeby tu powstał karmel w ciągu tak krótkiego czasu. Także za 10 minut próbujemy jeszcze raz. Pokażę Wam, jak to wygląda już, jak się gotuje i przejdziemy dalej do procesu, który będziemy robić. Dzięki.